Ksiądz arcybiskup Tomasz Peta, który jest człowiekiem z wielkim sercem. Tak mógłbym określić, przynajmniej te 3 dni obecności naszej tutaj to na to wskazują. Księże arcybiskupie, może kilka słów na temat pracy w Kazachstanie, temat kościoła w Kazachstanie i tej posługi księdza arcybiskupa tutaj w tym miejscu. Dziękuję za te pochwały. 3 dni to nie trudno być dobrym, gościnnym. Może 2 słowa o samym Kazachstanie, dlatego że nie wszyscy może orientują się w Polsce co do Kazachstanu. Otóż to jest bardzo wielki kraj, terytorialny 9-krotnie większy od Polski, mający zaledwie 18 milionów mieszkańców. 70% tych mieszkańców stanowią Kazachowie, rdzenna ludność, i pozostałe 30% to są przedstawiciele 130 narodowości. Przede wszystkim dlatego, że to był kraj zsyłek, deportacji, a później też z całego Związku Radzieckiego tutaj jechano do pracy. Wśród tych 130 narodowości są też nasi rodacy, którzy nie mieszkają już w państwie polskim 250 lat. Od pierwszego, drugiego zaboru trafili już do Imperium Rosyjskiego, a w 1936 roku Stalin deportował ich do Kazachstanu. Ciągle jednak czuli się Polakami, katolikami, mimo że niektórzy zatracili przez 250 lat znajomość języka polskiego. Kościół w Kazachstanie jest ciągle jakby w ruchu, dlatego że kiedy 25 lat temu powstał niepodległy Kazachstan, to wielu ludzi postanowiło wyjechać. Pojawiła się możliwość wyjazdu do krajów pochodzenia i z Kazachstanu wyjechało przez 25 lat 3 miliony 600 tysięcy. Połowa Polaków wyjechała, było 25 lat temu 60 tysięcy, teraz jest około 30 tysięcy i w tej chwili też jest taka tendencja wśród Polaków wyjazdowa, dlatego że w Polsce pojawiły się te możliwości prawne, zainteresowanie rządu polskiego, pana prezydenta, żeby pomóc tym Polakom, którzy chcą przyjechać do ojczyzny. Kościół jest w ciągłym ruchu przez właśnie te wyjazdy, które trwają już 25 lat. Myślimy, że około 500 000 katolików przez ten czas niepodległości wyjechało z Kazachstanu, a pozostało ponad 100 tysięcy. W miastach nie widać tego ubytku, dlatego że na miejsce tych, którzy wyjeżdżają, przychodzą nowi ludzie, już nie tylko z tradycji katolickiej, ale z przeróżnych narodów, z przeróżnych tradycji też religijnych. Kościół w czasach teraz wolności stał się bardzo taki międzynarodowy, bardziej jeszcze katolicki, że tak powiem. To się zaczęło dziać zwłaszcza po wizycie Ojca Świętego w 2001 roku, który tutaj 4 dni był we wrześniu 2001 roku. Właśnie o tej obecności papieża i o wpływie Ojca Świętego Jana Pawła II na ten kościół, bo ksiądz arcybiskup wczoraj wspominał, że to było bardzo ważne wydarzenie dla tego kraju. Tak, historia Kościoła katolickiego w Kazachstanie, można ją liczyć do i po wizycie Ojca Świętego. Przecież to było tylko 10 lat niepodległości Kazachstanu, 10 lat od rozpadu Związku Radzieckiego. Ojciec Święty nie tylko wypromował, że tak powiem, Kościół katolicki, ale zwrócił uwagę całego społeczeństwa na ważność religii, na ważność relacji człowieka z Panem Bogiem przez tą wizytę. To było rzeczywiście wydarzenie niezwykłe. Niezwykłe. I w historii młodego Kazachstanu niepodległego to jest jedno z najważniejszych wydarzeń, jak to też podkreślają wszyscy mieszkańcy Kazachstanu. Wydarzenie niezwykłe. Na mszy świętej na placu Matki Ojczyzny w Astanie zgromadziło się 40 tysięcy ludzi. To jak na nasze warunki to było bardzo dużo.
I to w ludziach pozostało, ta wizyta. Już minęło 16 lat, ale ci, którzy pamiętają to wydarzenie, a telewizja transmitowała wszystko od przylotu do wylotu, każdy szczegół wizyty, każde spotkanie Ojca Świętego, mniejsze i większe, to jest w ludzkich sercach, to jest w ludzkich umysłach. I ciągle spotykamy się wspominaniem tej właśnie wizyty. I cały Kazachstan kocha Jana Pawła II. Ten kraj też, przynajmniej tak mogliśmy zauważyć, to jest kraj wielkiej różnorodności i narodowości, ale też religii, bo większość jednak tutaj to są wyznawcy islamu. Jakie są relacje między religiami? Dokładnie tak, jak ojciec dyrektor mówi, 70% mieszkańców Kazachstanu przyznaje się do islamu, około 20% do prawosławia i potem są też bardzo różne grupy protestanckie i luteranie, i wiele nowych wspólnot protestanckich, charyzmatycznych też. Relacje są dobre i tu jest zasługa też władz wielka, dlatego że mając tak wielką różnorodność narodowości, a także religii, władze bardzo się starają, żeby społeczeństwo żyło w harmonii. Dlatego jest specjalne ministerstwo dla spraw religii i obywatelskiego społeczeństwa, tak ono się nazywa. W każdym województwie, powiecie są oddziały właśnie lokalne tego ministerstwa do spraw religii. I mamy takie spotkania, które władza organizuje na szczeblu centralnym, czy wojewódzkim, czy powiatowym, gdzie przedstawiciele różnych religii zbierają się za tak zwanym okrągłym stole i tam jest wymiana myśli. Jest duży wysiłek władz, żeby żyć w harmonii. Dzięki tym spotkaniom często przedstawiciele różnych religii poznają się, bo tak nawet z braku czasu nie byliby w stanie wszystkich poznać, natomiast te spotkania powodują, że znamy się na różnych szczeblach. Kościół ma charakter misyjny. Tutaj w Kazachstanie myślę, że to bardzo mocno dostrzegamy, że Kościół jest misyjny. Jaka jest największa potrzeba Kościoła w Kazachstanie? No, największe potrzeby to są, myślę, personalne potrzeby. Księża i siostry w Kazachstanie są z około 20 krajów pochodzenia, dlatego że miejscowych kapłanów, miejscowych sióstr nie mamy za wiele. Oni byli już w czasach Związku Radzieckiego. Miejscowe powołania były właśnie w Kazachstanie. Ponad 10 kapłanów, ponad 20 sióstr wyszło z Kazachstanu w czasach Związku Radzieckiego. To był fenomen. Myślę, że w Rosji w tym czasie ani jeden ksiądz się nie pojawił miejscowy. Więc to był fenomen i to się jakoś ma swoje przedłużenie. Natomiast to jest niewiele, nie wystarczy na potrzeby właśnie Kościoła. Dlatego ciągła ta potrzeba właśnie nowych powołań misyjnych spoza Kazachstanu, dlatego że trzeba czasu, zanim Kazachstan stanie na nogi, że tak powiem, o własnych siłach będzie mógł prowadzić posługę, czy nawet dzielić się z innymi. Księże przyjeżdżają, ale minie 10-20 lat, czy z powodu choroby, czy z innego powodu ktoś wraca do kraju, z którego przyjechał, dlatego to jest największa potrzeba i prosimy o modlitwę u świętego Józefa za Kazachstan, między innymi o powołania dla Kazachstanu i potem w Kazachstanie mamy seminarium. Ono jest niewielkie w Karagandzie dla całego Kazachstanu, ale jednak na przykład w naszej diecezji są 4 diecezje w Kazachstanie i w tym roku były święcenia kapłańskie jednego diakona i w ubiegłym roku w tym seminarium są też klerycy z Armenii, z Gruzji, więc to jest no takie można powiedzieć misyjne seminarium, bo przyjmuje z różnych krajów
klerków. Niewielkie, ale cieszymy się, bo jednak już są kapłani, którzy wyszli z tego seminarium. Ja myślę, że każdy ma swój Kazachstan. Czy to będzie Kalisz, czy jakaś inna miejscowość w Polsce, czy na świecie. Każdy ma swój Kazachstan. Nieraz ktoś mówi, a tutaj macie ciężko. Wcale nie mamy ciężko. Każdy ma tak samo, bo każdy ma swoje zadanie. Jak mówię, swój Kazachstan. To nie jest ani trudniej, ani łatwiej po prostu. Pan Bóg jest wszędzie mocny. I ci, którzy pracują w Kazachstanie, biskupi czy księża, bo też biskupi są międzynarodowi, jest przewodniczącym naszego episkopatu, jest Hiszpan w Almacie, mieszka w Karagandzie, jest Włoch biskupem, ja jestem Polakiem, a biskupem pomocniczym w Astanie jest Niemiec, urodzony w Związku Radzieckim w Kirgistanie, jest jeszcze administrator apostolski z diecezji tarnowskiej, ksiądz Dariusz Buras w Atyrau, więc bardzo międzynarodowy zespół i tak samo kapłani i ci, którzy tu pracują są szczęśliwi, że trafili właśnie do takiego no, ciekawego bardzo kraju, gdzie na gruzach totalitaryzmu można doświadczać wolności religii i tej różnorodności właśnie, 130 narodowości, różne religie i katolików tak mało, prawda? Około 1% po wyjazdach masowych. Ale my wiemy, że no, Pan Jezus jest prawdą jedyną i że pełnia prawdy jest w Kościele katolickim. Dlatego to nas jakoś nie martwi, że nas jest mało. Cieszymy się, że możemy być tym ziarenkiem właśnie w Kazachstanie. W kraju, gdzie nie można było medalika przez granicę przewieźć. Jeszcze nie tak dawno, 25 lat temu, do Związku Radzieckiego. A dzisiaj to są struktury kościelne, kościoły się buduje, są już wybudowane. Ojciec Święty tu był, więc to rzeczywiście są cuda, które Matka Boża w Fatimie 100 lat temu przepowiedziała.